trzyma jeszcze go troszeczkę, no musi być rozjeżdżany, ale fajnie. Od wtorku pójdziemy na otwarcie. Dla wnuka szukam, bo próbuję go nauczyć, chociaż on nie chce. Skorzysta pan z tego lodowiska? A, jak najbardziej, przy najbliższej okazji z pewnością. Zwłaszcza, że jestem studentem, to ja obok studiuję, także będę miał blisko. To pierwszy raz w tym roku będziecie jeździły? Tak, ja? A, w tym roku tak, też. To od dzisiaj lodowisko funkcjonuje, ślizgawka funkcjonuje miejska i nie powinno być żadnych problemów. Cieszę się, że w końcu mogliśmy otworzyć to lodowisko. Mogę jeszcze raz przeprosić mieszkańców za to, że ten termin 6 nie został zrealizowany. Mieliśmy informację od firmy, że nic się nie wydarzy, że będzie to wszystko działało. No, przykro mi z tego powodu, jeszcze raz mogę przeprosić i zaprosić wszystkich Państwa na zabawę, na piątek, na festiwal, który się zaczyna o 17:00. Sporo atrakcji, mistrzowie Europy, juniorów jeździ figurowej na lodzie, Fire Angels, sporo zabaw dla Wilusiński i sobota o 12:00 rana szołunkowo, bajkowe postacie i zabawa.